Namaste i daj się radę. Dzisiaj chciałem poruszyć się pewien, odnieść się do pewnych stwierdzeń, które parę dni temu otrzymałem od znajomego, który przesłał mi pewną korespondencję, rozmowę, wymianę zdań pomiędzy wielbicielami, którym jeden drugiego pouczał o Raghunuga Bhakti i w tych jego stwierdzeniach i różnych przekonaniach, które padły. Wyodrębniłem takich 10 stwierdzeń, które nazwałem mitami na temat Raghunuga Bhakti, których chciałem się tutaj dzisiaj odnieść w tym filmie, w tej prezentacji. I oczywiście znając trochę temat i śledząc dyskusję na temat Raghunuga Bhakti, które odbywa się w środowisku Bhaktów gdzieś tam w otwartej przestrzeni, oczywiście, ponieważ jeżeli prywatnie rozmawiają, to nie wiem. Pojawia się więcej mitów niż te 10, ale chciałem się skupić na tych w zasadzie 10, które tutaj akurat w cytowanej czy wspomnianej korespondencji padły. Myślę, że to jest ważne, dlatego że da ten mój komentarz i te informacje, które podam, są ważne dla tych, którzy szukają prawdziwych informacji na temat Raghunuga Bhakti. Ja też chciałbym się przysłużyć do tego, żeby przestać powtarzać pewne mitologiczne stwierdzenia niepoparte źródłami w tekstach naszych aczariów, ojców założycieli, które krążą w społeczności Bhaktów, a w większości przypadków nie mają poparcia w rzeczywistości. Tworzą taki fałszywy obraz tego, czym Raghunuga Bhakti jest i czym jest ten proces i czym jest ta praktyka. Zatem przejdę do treści, do tematów. Oczywiście wszystkie linki do cytatów znajdziesz później pod filmem. Zapraszam do komentowania i do dyskusji ewentualnie. Także 10 mitów, dzisiaj 10 mitów na temat Raghunuga Bhakti. Pierwszy mit, ścieżka Raghunuga Bhakti to nie jest kwestia wyboru. To stwierdzenie bazuje na tym, że ktoś, jedna osoba twierdzi, że podjęła decyzję o praktyce Raghunuga Bhakti, a druga osoba twierdzi, że to nie jest kwestia wyboru, że to nie jest jakiś rodzaj bhakti, jest to poziom zaawansowania, jest to jakiś stan, który należy osiągnąć w wyniku praktyki i że to nie jest kwestia wyboru czy czegoś, co my możemy, na co możemy wpłynąć. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bo z niego wynikają jakby pozostałe, które tutaj zostaną przytoczone, natomiast przyjrzyjmy się temu, czym jest, zanim przeanalizujemy tą sytuację, czy to stwierdzenie w ogóle ma jakikolwiek sens, czy jakieś oparcie w Pismach Świętych naszej tradycji gaudiowiszluickiej, prześledźmy może, czym jest samo Raghunuga Bhakti, czym jest sadhana, czym jest proces bhakti. Ja posłużę się przede wszystkim tutaj głównie Bhaktirasamrita Sindhu, czyli kanonicznym tekstem Rupy Goswamiego w oryginale, który jest w tej chwili dostępny po angielsku i jego skrócone opracowanie po polsku jest dostępne jako Nektar Oddania, aczkolwiek mam kilka uwag do tego, ale to też jakby w późniejszej części tej prezentacji. We wspomnianym tekście Bhaktirasamrita Sindhu w pierwszej części, drugi rozdział, piąty werset podaje definicję, czym jest sadhana bhakti. Mówi o tym, że vaidhi raghunuka cetisa dvidha sandhana bididha. Czyli istnieją dwa rodzaje sadhana bhakti. Mamy vaidhi i raghunuga bhakti. Zatem, czy raghunuga bhakti to nie jest kwestia wyboru? Jeżeli mamy dwie rodzaje sadhana bhakti, zadajmy następne pytanie, czym jest vaidhi bhakti. Vaidhi Bhakti jest zdefiniowane w kolejnym wersecie, który mówi, że Vaidhi Bhakti jest tam, gdzie działania Bhakti nie wynikają z osiągnięcia ragi, ale z nauk Pism Świętych i nazywa się to Vaidhi Bhakti. Jiva Goswami w swoim komentarzu do tego wersetu mówi, że raga, użyte tutaj słowo raga, jest czwarte słowo w pierwszej linijce, jest tatra vaidhi yatra raga na vaptatvam. Pravritti upajayate. Że to słowo raga tutaj oznacza smak do bhakti. Dlatego, że słowo raga również jest wymieniane jako pewien poziom zaawansowania w praktyce bhakti. Natomiast w tym kontekście chodzi o smak, jakby smak do samego bhakti. Zatem vaidhi bhakti jest tym bhakti, które wynika nie z przysmaku do bhakti, ale z nauk Pism Świętych. Czyli można by powiedzieć z nakazów religijnych, z nakazów Pism Świętych. Czyli
często Sadhu Maharaj mówi, że Vaidhi Bhakti to jest Stary Testament, kiedy ta wiara i praktyka względem Boga i praktyka religijna, praktyka mistyczna bhakti wynika z pewnych nakazów pism świętych, pewnej tradycji, czy nawet strachu przed karą, która może cię spotkać w momencie, kiedy nie praktykujesz, nie jesteś osobą pobożną. Czyli ten rodzaj bhakti, który wynika z pism świętych, jest Vaidhi Bhakti. To samo znaczenie podaje Vishwanatha Chakravarti Thakur w swoim Raghavatamrita w trzecim wersecie, w pierwszej części. Mówi, że kiedy oddanie jest pobudzone instrukcjami pism, zwane jest Vaidhi, a kiedy wynika z posiadania silnego duchowego pragnienia, lobha, podążania za mieszkańcami Wraży, zwana jest Raganuga. Zatem on tutaj dokładniej tłumaczy, czym jest Vaidhi, czym jest Raganuga. Są to dwa rodzaje praktyki, inaczej motywowane w ogóle przez praktyka. Zatem wracając do Bhaktirasamrita Sindhu, Rupa Goswami definiuje, że Raganuga Bhakti to jest ta Bhakti, która podąża za przykładem spontanicznej Ragatmika Bhakti, która jest charakterystyczna dla mieszkańców Wraży. Zatem Raganuga Bhakti jest czymś, co wynika z podążania za tym bhakti, które posiadają mieszkańcy Wraży. Zatem pytanie, czy Raganuga Bhakti to jest kwestia wyboru? Czy to nie jest kwestia wyboru? To pytanie będzie odpowiedziane później, ponieważ w jakimś sensie możemy dokonać tego wyboru, ale w jakimś sensie nie możemy. Jest to troszeczkę takie tajemnicze. Zatem można by zapytać, jakie są kwalifikacje do Raganuga Bhakti. W Bhaktirasamrita Sindhu Rupa Goswami tłumaczy, to zresztą potwierdza to, co w Raghavatamrita mówi Vishwanatha Chakravarti, że ten, kto pragnie mocno, jest chciwy. Jest użyte słowo lubdho tutaj, czyli labha, czyli chciwość, pragnienie. Ten, kto pragnie mocno, jest chciwy. Czyli ten, kto pragnie osiągnięcia wiecznego nastroju skoncentrowanych jedynie na Krysznie Wrażawasich, ten jest uprawniony do wejścia do Raganuga Bhakti. Czyli motywacją, celem jest to, żeby podjąć praktykę Raganuga Bhakti, żeby mieć pragnienie, aby posiadać ten rodzaj bhakti, który posiadają Wrażawasi. Jeżeli ktoś nie posiada tego pragnienia, nie ma zatem kwalifikacji, żeby podjąć proces Raganuga Bhakti. Czy to jest kwestia zatem, czy to Raganuga Bhakti to nie jest kwestia wyboru? Prześledźmy dalej, co na ten temat mówią nasi aczariowie. Vishwanatha Chakravarti Thakur w Raghavatamrita w piątym wersecie w pierwszej części mówi, że ta chciwość, czyli to pragnienie, o którym mówił Rupa Goswami wcześniej, nigdy nie powstaje w nikim na takiej podstawie, a kandydat nigdy nie zastanawia się, czy nadaje się na ścieżkę Raganuga Bhakti. Raczej po prostu po usłyszeniu o temacie lub zobaczeniu go, ta chciwość się w nim pojawi. Zatem chciwość, pragnienie praktyki Raganuga Bhakti pojawia się po usłyszeniu o temacie lub zobaczeniu go. Zatem kwalifikacją do praktyki Raganuga Bhakti jest chęć, aby praktykować ten rodzaj bhakti, którzy mają w Radzewasi. Ta chęć pojawia się po tym, jak usłyszysz o tym. Zatem możesz wykonać wyboru, że chcesz o tym słuchać. Zatem to pragnienie pojawi się w tobie i kiedy stanie się wystarczająco intensywne, możesz podjąć proces Raganuga Bhakti. Zatem proces Raganuga Bhakti jest procesem, jest kwestią wyboru, jest kwestią świadomego wyboru, czy chcesz słuchać o nakazach i zakazach i zaleceniach pism świętych, czy chcesz słuchać o rozrywkach wrażowasich skoncentrowanych jedynie na Krysznie, mieszkańcach Wryndawany. Co jest jakby i procesem, i celem całej praktyki Gaudiya Vishnuckiej. I to samo mówi o innym aspekcie pojawienia się Raganuga Bhakti, mówi również Rupa Goswami w Bhaktirasamrita Sindhu, mówi, że łaska Kryszny jego bhaktów jest jedyną przyczyną osiągnięcia Raganuga Bhakti. Niektórzy nazywają ten rodzaj oddania Pushti Margo. Czyli ta wejście na ścieżkę Raganuga Bhakti wynika z łaski Kryszny jego bhaktów. Czyli poprzez słuchanie, poprzez to, że wielbiciele mówią o tym,
udzielają łaski tym, którzy słuchają, i w ten sposób w tych, którzy w słuchaczach pojawia się pragnienie, aby rozwinąć ten rodzaj bhakti, którzy posiadają Rajavasi. Tutaj wspomniane jest o Puszczy Mardze, ponieważ Puszczy Marga jest nazwą dla sąsiedniej Sampradai, gdzie ten aspekt również jest wyjaśniany, z tym, że tam dotyczy to troszkę innych subtelnych aspektów teologicznych związanych z Krishna Bhakti, których może tutaj nie będziemy dzisiaj poruszać. Przejdziemy do drugiego mitu, że Raganuga wyrasta z Vaidhi Bhakti. Przyjrzyjmy się temu stwierdzeniu. W świetle siastr, oczywiście tradycją wedyjską jest to, że wszystkie poglądy należy poprzeć pismami świętymi, zatem jeżeli ktoś nie jest w stanie poprzeć jakiegoś poglądu stwierdzeniami z Pism Świętych, te poglądy są bezużyteczne, nie mają żadnej wartości. Bhakti Rasamrita Sindhu, tak jak wcześniej wspomniałem, Rupa Goswami wspomina, że są dwa rodzaje sadana bhakti, Vaidhi i Raganuga. Dobrze, mamy dwie sadany. Zobaczymy, co dalej na ten temat. Rupa Goswami podaje, że ten, kto jest pragnie mocno, jest chciwy osiągnięcia wyższego nastroju, jest skoncentrowany jedynie na Krysznie w Rajavasich, ten jest uprawniony do wejścia do Raganuga Bhakti. Czy zatem sadhana Vaidhi prowadzi do sadhany Raganuga? Ścieżka Vaidhi, Rupa Goswami w kolejnym wersecie mówi, że ścieżka Vaidhi i Raganuga są znane jako dwie oddzielne ścieżki. I każda z nich budzi dwa odmienne rodzaje bhawy. Bhawa to jest pewien rodzaj duchowych emocji, pewien poziom duchowego zaawansowania na ścieżce bhakti. Czyli praktykując Vaidhi Bhakti i Raganuga Bhakti, przechodzimy jakby dwie osobne ścieżki, które prowadzą dwa odmienne rodzaje bhawy. Czyli tutaj nie ma nigdzie wspomnianego tego, że konieczne jest przejście ścieżki Vaidhi, żeby przejść do Raganuga. Ponieważ są to dwie osobne rzeczy. Jeżeli jedziemy z Krakowa w kierunku Warszawy, to nie możemy w tym samym czasie jechać z Krakowa w kierunku do Wrocławia, ponieważ idąc w tą lub w tą stronę znajdziemy się w innym miejscu. Niemniej jednak po jednej i na jednej i na drugiej ścieżce jest droga, są różne miejsca do zatrzymania się, są różne rzeczy do odwiedzenia czy do doświadczenia po drodze, natomiast cel jest inny. I tutaj w Czytaniu Czajtamrycia, czyli kolejnym kanonicznym tekście Gaudiya Vishnuńskim, napisanym przez Krishna Kaviraja Goswamiego, znajdujemy taki werset, że poprzez praktykę Vaidhi Bhakti osiąga się formę towarzysza z Vaikunth. To jest tłumaczenie Gaudiya Mat, natomiast tłumaczenie polskie, tłumaczenie BBT jest poniżej, czyli dzięki wykonywaniu uregulowanej służby oddania Vaidhi zostaje się towarzyszem Narayana i osiąga się Vaikuntha Loki, duchowe planety w niebie duchowym. Zatem jeżeli ktoś ustanawia swoją bhawę, swoją formę duchową, swój cel jako mieszkańca Vaikunth, jako towarzysza Narayana, czyli Narayan jest aspektem Boga, który jest pełen majestatu i siły i pozycji, zatem nie może w tym samym czasie osiągnąć relacji i bycia towarzyszem Kryszny, który jest takim frywolnym aspektem Boga, taką formą Boga, która jest intymna, jest jakby pozbawiona tego majestatu. Mówi się czasem, że Narayan to jest Bóg w pracy, kiedy jest jakby oficjalnie, a Krishna to jest ten Bóg w wolnej chwili, kiedy spędza czas z przyjaciółmi, rodziną, ukochanymi, bawi się na łąkach, w lasach z krowami, pasterzami i jest figlarny. Natomiast tutaj jakby jest to inny aspekt Boga. Zatem praktykując Vaidhi Bhakti osiągamy towarzysza, formę towarzysza z Vaikunth, stajemy się towarzyszem Boga w cudzysłowie w pracy, a nie tego, który jest prywatnie. I w tej samej Chaitanya Charitamrita znajdujemy w kolejnym wersecie, że przez ścieżkę Raga Bhakti osiąga się towarzystwo Pana we Wradży. Wradży Swayam Bhagavan. Czyli i pod spodem tłumaczenie BBT, że czyli są to udowadnia, pokazuje, że to są dwa różne ścieżki prowadzące do dwóch różnych celów. W żaden sposób to pismo Chaitanya Charitamrita nie wspiera tego stwierdzenia, że Rupa Noga wyrasta z Vaidhi Bhakti. Oczywiście
Być może tutaj autor tego stwierdzenia miał na myśli to, że potrzebna jest praktyka. Oczywiście tak. I oczywiście o tej praktyce wspominają i opisują ją pisma naszych aczariów. Natomiast sam pogląd, że należy wcześniej praktykować Vaidhi Bhakti i później Taraganuga się pojawi, jest błędnym stwierdzeniem, niepopartym w żaden sposób cytatami z siastr. Następne stwierdzenie, że chcemy rozwinąć spontaniczną miłość do Boga. I to jest w ogóle bardzo ciekawe stwierdzenie, które zawsze mnie intrygowało, ponieważ to znaczy spontaniczna miłość. Co oznacza ten termin? To jest niedoskonałość. W moim dochodzeniu, dociekaniu tego tematu ustaliłem, że ta spontaniczna miłość to jest takie niedoskonałość tłumaczenia językowego z angielskiego, ponieważ spontaniczna miłość jest po angielsku dane jako spontaneous love, spontaneous bhakti, które znowu jest tłumaczeniem sanskryckiego Raganuga Bhakti, które jest bardziej precyzyjne w swoim znaczeniu. Dlatego często myślę, że to tłumaczenie na siłę, szukanie jakichś polskich odpowiedników nie jest właściwe, ponieważ znaczenie polskich słów jest często inne i nie oddaje kontekstu, w jakim te słowa są użyte. Zatem lepiej używać tych oryginalnych i tłumaczyć, co ono oznacza, ponieważ w języku polskim wiele rzeczy, my mamy wiele słów, które pochodzą z zagranicznych, z innych krajów i nie są tłumaczone, choćby słowo komputer. Ono nie wymaga tłumaczenia i po prostu ono staje się częścią języka. Zatem, będąc w pewnej kulturze, w akti, adept musi poznać pewien rodzaj terminów, które posługujemy się. Bo na spontaniczną miłość nie mamy takiego terminu, natomiast mamy termin raga i bhava, co oznacza przywiązanie i wstępny etap miłości. Oczywiście mamy też termin prema, co oznacza dojrzałą miłość, ale żaden z nich nie jest tłumaczony jako spontaniczna miłość. Więc czym jest ta spontaniczna miłość? Prześledźmy dalej ten, dociekam dalej i w Nektarze Oddania w rozdziale 15, który zatytułowany jest właśnie Spontaniczna służba oddania, znajduje taki werset. Tutaj powyżej jest angielski, poniżej polski i przeczytam ten polski. Że przykład spontanicznej służby oddania jest zobrazowany przez bezpośrednich towarzyszy Kryszny we Wryndawanie. Spontaniczne postępowanie mieszkańców we Wryndawany w odniesieniu do Kryszny jest nazywane Raganuga. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, dlatego że w tych wcześniejszych wersetach, które cytowałem, jest inna definicja tego, czym jest Raganuga. Czyżby tłumacz dokonał jakiegoś błędu, a może osoba, która spisywała to, a może coś innego się wydarzyło. Dlatego, że Rupa Goswami w swojej Bhakti Samhita Sindhu, czyli w oryginalnym tekście, podaje następującą definicję Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti jest definiowana jako ta Bhakti, która podąża za przykładem spontanicznej Ragatmika Bhakti, która jest charakterystyczna dla mieszkańców Wradży. Wracając do tłumaczenia z Nektaru Oddania, spontaniczne postępowanie mieszkańców Wradży w odniesieniu do Kryszny jest nazywane Raganuga, co w świetle Rupy Goswamiego nie jest właściwe, ponieważ to spontaniczne postępowanie mieszkańców Wrindawany w odniesieniu do Kryszny jest nazywane Raganuga, Rupanuga Bhakti. Przepraszam, jest nazywane Ragatmika Bhakti. A to Bhakti, które podąża za tym bhakti, które posiadają mieszkańcy bhakti, jest nazywane Raganuga Bhakti. Więc Raganuga Bhakti jest tą miłość, tym bhakti, które chce osiągnąć ten stan, który posiadają Ragatmika Bhaktowie, czyli mieszkańcy Wradży. I taka jest prawdziwa definicja Raganuga Bhakti. Natomiast w Nektarze Oddania z jakiegoś powodu jest to przeinaczone i dla nieuważnego czytelnika, nieuważnego słuchacza i badacza tych tematów może to być mylące i sprawiające wrażenie, że coś jest inne niż jest w rzeczywistości. Dlatego stwierdzenie typu, że Raganuga jest zaawansowanym etapem, może mieć sens w kontekście tego cytatu. Natomiast ten cytat jest błędny, nie odzwierciedla rzeczywistości tego, o czym Rupa Goswami pisze. Zatem bądźmy uważni, co czytajmy, sprawdzajmy źródła, grzebmy i szukajmy odpowiedzi na inne pytania. Tutaj połączyłem te tłumaczenie Bhaktirasamrita Sindhu, dokładnie tego fragmentu, który jest przetłumaczony poniżej w Nektarze Oddania jako właśnie
że oddanie mieszkańców Wryndawany, nazywane jest Raganuga, chociaż Rupa Goswami mówi, że to jest Ragatmika, a Raganuga Bhakti to jest ta Bhakti, która podąża za przykładem tego Ragatmika, czyli tego Bhakti, którego posiadają mieszkańcy Wryndawany. I taka jest właściwa definicja. I w Nektarze Oddanie później jest opisane, że Rupa Goswami zdefiniował Raganuga Bhakti jako spontaniczny pociąg do czegoś z jednoczesnym całkowitym zaobserwowaniem myśli w tym przedmiocie, z intensywnym pragnieniem miłości. Służba oddania spełniana z takimi uczuciami spontanicznej miłości jest nazywana Raganuga Bhakti. I tutaj idąc tym samym tropem zauważamy, że to tłumaczenie tutaj jest coś nie tak z tym tłumaczeniem. Dlatego, że Raganuga Bhakti jest zdefiniowana jako ta Bhakti, która podąża za przykładem spontanicznej Ragatmika Bhakti. Jeszcze raz ten werset, który już tutaj omawiałem. Czyli ta definicja tutaj nie ma poparcia w rzeczywistości, nie są to słowa Rupy Goswamiego. Co z tym można zrobić? Nie, nic, czytajmy uważnie. Mit czwarty. Następne stwierdzenie. Raganuga Bhakti to poziom zaawansowania. Dobrze. Bhaktivedanta Swamita Sindhu mówi, że kiedy przez łód niepojętego szczęścia osoba rozwija wiarę i zamiłowanie do służenia Krysznie, czyli wchodzi na ścieżkę Bhakti Margi, z powodu przebywania z wielkimi świętymi, ale nie osiągnęła jeszcze silnego przywiązania do Pana i jest tylko w niewielkim stopniu niechętna przywiązaniem cielesnym, taka osoba kwalifikuje się do sadhana Bhakti. Czyli przez łód szczęścia ktoś rozwija wiarę, śradhę i chęć do służenia Krysznie, do wejścia na ścieżkę Bhakti Margi, co dzieje się z powodu przebywania z wielkimi świętymi, czyli towarzystwo Bhaktów, towarzystwo świętych jest przyczyną, że pojawia się to, pojawia się ta wiara i chęć wejścia na ścieżkę Bhakti. I jednocześnie ta osoba nie ma silnego przywiązania do Pana. Pojawia się dopiero w małym stopniu to przywiązanie. I jednocześnie nie jest ten ktoś, tylko w niewielkim stopniu jest niechętny do przywiązań cielesnych. Czyli ten werset opisuje, że ktoś jest w bardzo początkowym stanie. Ledwo co spotkał Bhaktów, usłyszał tę historię, rozwinął chęć i wiarę, chce wejść na ścieżkę Bhakti Margi, nie pragnie bardzo porzucić przywiązań cielesnych. Troszeczkę pragnie Pana. Ta osoba jest kwalifikowana do podjęcia procesu Sadhana Bhakti. Zatem wejście na proces Sadhana Bhakti nie jest bardzo wymagający, nie posiada wysokich kwalifikacji, nie potrzeba jakiegoś niesamowitego poziomu, aby na niego wejść. Jedynie małe pragnienie, aby służyć Krysznie, niewielkie przywiązanie do Pana i małą niechęć do przywiązań cielesnych. Czyli bardzo, bardzo niewiele. Przejdźmy dalej do następnych kwalifikacji. Osoba, która jest po prostu chciwa, lobha, na czystą, ekstatyczną miłość Ragatmika Bhakti do Kryszny z Vrajavasi jest kandydatem do praktyki Raganuga Bhakti. Czyli ktoś, kto posiada chęć, aby uzyskać tą miłość, którą posiadają do Kryszny mieszkańcy Wrindawany, czyli Ragatmika Bhaktowie. Jest kandydatem do praktyki Raganuga Bhakti. To mówi Rupa Goswami w Bhaktivedanta Sindhu. Zatem pytanie, czy Raganuga Bhakti to jest poziom zaawansowania, czy to jest pewien poziom, pewnego rodzaju pragnienie, które się pojawia w wyniku towarzystwa Bhaktów i słuchania o tych tematach. Więc Raganuga Bhakti jest sadhaną i kwalifikacją do sadhany jest, podjęcie do sadhany jest pragnienie i niewielka chęć, aby to robić. Następny mit, czy następne stwierdzenie, nie udawaj, że jesteś na tym etapie, jeśli nie jesteś. No dobrze, ale mógłbym zadać pytanie, na jakim etapie? Ponieważ, jak mówiłem wcześniej, praktyka sadhany Raganuga Bhakti jest pewnego rodzaju sadhaną. W związku z tym, jak mogę powiedzieć, że nie jestem na etapie praktyki sadhany Raganuga Bhakti, bo nie jestem na tym etapie?
Ale jak określić, że ja jestem na tym etapie w świetle wspomnianych wcześniej wersetów, jeżeli mam towarzystwo baktów, mam niewielką chęć, żeby służyć, praktykować, podjąć tą ścieżkę, wielbić Pana i troszeczkę chcę porzucić przywiązania cielesne, to ja jestem na tym etapie. Zatem jak można w ogóle powiedzieć, że nie jestem na jakimś etapie, jeśli jestem? To zwłaszcza, jeżeli jest to praktyka. Druga rzecz, po czym ktoś twierdzi, po czym jesteś w stanie stwierdzić, że ktoś inny udaje? Jeżeli ja mówię, że ja chcę, robię to, więc ty możesz stwierdzić, że ja udaję, ale w jaki sposób stwierdzisz, że ja udaję? Bo tak mu się zdaje, albo mierzy swoją wiarą, albo może nie ma wiedzy i nie wie, o czym mówi. Może analizuje z jakiejś perspektywy, która jest błędna i nie ma umiejętności wiedzy, żeby ocenić, czy ktoś jest, czy nie na danym etapie, czy nie może praktykować danej praktyki. Wtedy następne stwierdzenie, które wynika z tego wcześniejszego, że wtedy jesteś sahajiją, czyli tanim imitatorem, lekko coś traktujesz. To jest w ogóle ciekawe stwierdzenie pod wieloma względami, ponieważ pojawia się tutaj termin sahajiya, które określa pewną grupę religijną w Indiach. I śledząc temat, znowuż dociekając, czym jest to sahajiya, skąd się to wzięło i o co chodzi. Więc Vaishnava sahajiya jest formą hinduskiego tantrycznego wisznuizmu skoncentrowanego na Bengalu w Indiach. Miał swoich prekursorów w XIV wieku, ale w swojej ostatecznej formie powstał w XVI wieku, a tradycja ta była krytykowana przez Chaitanya. Ponieważ odnośniki do tego znajdziemy w Chaitanya Chaitamrycie, w związku z tym ponieważ tekst wiemy, kiedy powstał, zatem w ten sposób wiemy, że ten rodzaj praktyki istnieje już w tym czasie. Śledząc temat sahajiya, wisznuizmu sahajiya, trafiłem na pewną książkę, która jest podana po polsku, wydana również po polsku, która opisuje tą praktykę. Jest to forma pewnego miksu religijnego, tantryzmu buddyjskiego z wisznuizmem bengalskim. Ponieważ Chaitanya działał w Bengalu, w związku z tym te dwie grupy w jakiś sposób się przenikały albo istniały równolegle. I w praktykach wisznuitów sahajiya można by powiedzieć, że to jest forma takiego synkretyzmu religijnego pomiędzy buddyzmem a wisznuizmem. Oni praktykują w zasadzie tantrę buddyjską, z tym, że używają terminów hinduskich, terminów wisznuickich. W swoim artykule z przeglądu indologicznego z 13 roku Robert Krzyżykowski, to jest taki polski indolog, który zajmuje się wisznuizmem Chaitanyi. W 14 roku recenzowałem też jego książkę poświęconą tematowi wisznuizmu sahajiya. Odsyłam do mojego bloga albo linka pod filmem. Tam jest podana taka w tym artykule definicja. Ja pozwolę sobie ją tutaj przeczytać i skomentować. Wisznuizm sahajiya jest odłamem wisznuizmu bengalskiego Gaudiya, łączącym w synkretyczny sposób elementy bhakti i tantrycznej jogi. Termin sahajiya pochodzi od sanskryckiego sahaja, co oznacza wraz, ja, rodzić się, stąd sahaja, wrodzony, inherentny, naturalny. Natomiast sahajiya to ten powiązany z sahają. W związku z tym te praktyki, które tutaj są sahajiya, w wisznuizmie sahajiya są tantrą jogiczną, która posiada terminy Gaudiya. U wisznuitów sahajiya termin sahaja denotuje stan przedkreacyjnego ekwilibrum, złączenie pierwiastków męskiego i żeńskiego rozumianych jako zasady kosmiczne w boskiej igraszce lila bóstw Rady i Kryszny. W związku z tym Kryszna i Rada symbolizują ogólnie rozumianą zasadę pierwiastka męskiego i żeńskiego i jego połączenie. Poprzez praktyki tantryczne praktyk stara się połączyć te dwa pierwiastki, czy zsynchronizować, zharmonizować je w sobie.
I Sahaja, w wisznuizmie Sahajiya jest w ten sposób upragnionym stanem mistycznej miłości wisznuitów głównego nurtu, stanem naturalnym, tak jak spontaniczna i niewymuszona była miłość mitologicznych pasterek Gopi do Kryszny. Dyscyplina na tej ścieżce polega na aktywowaniu tego wrodzonego potencjału tkwiącego w ciele każdego człowieka. Zatem z tej definicji wynika, że w zasadzie wisznuizm Sahajiya jest czymś innym niż wisznuizm Chaitani. I wrzucanie tutaj tego terminu wtedy jesteś Sahajiya, takim tanim imitatorem, lekko coś traktujesz, jest nieadekwatnym stwierdzeniem, dlatego że równie dobrze można zarzucić pociągowi elektrycznemu, że nie jest ciężarówką diesla. No oczywiście obydwa służą do przemieszczania i przewożenia, ale jakby zarzucanie lokomotywie, że nie jest ciężarówką, jest kuriozalnym zarzutem. Czytajmy dalej. Z czasem termin Sahajiya zaczął być stosowany na określenie wisznuitów z innych niż nasza linia przekazu. I tutaj myślę, że dochodzimy do sedna, ponieważ pojawiła się taka podstawa w którymś momencie w wisznuizmie Chaitani, którą można by nazwać tylko my mamy rację. I każda inna grupa, każda inna linia przekazu, każda inna grupa związana z innym nauczycielem myli się i tylko my mamy rację. W związku z tym określenie Sahajiya jest takim obraźliwym. No, tak jak Żydzi mówią goje, możemy powiedzieć, że niewierni, więc takim depresjonującym stwierdzeniem. Jeżeli ktoś określi kogoś Sahajiya, to znaczy, że ten drugi jest już jakby nieistniejący. Natomiast pojawia się tutaj takie pytanie, ponieważ takie traktowanie innych jest sprzeczne z poprawnym zrozumieniem znaczenia tego terminu, to po pierwsze, mówiłem o tym przed chwilą, ale również narusza pierwszą zasadę wisznuizmu Chaitani, czyli nie znieważa innych wisznuitów i ich praktykujących. W związku z tym jest to Vaishnava Aparadha, albo przynajmniej zahacza tutaj o ten element i jest wątpliwe, czy postawa osoby wymawiającej takie stwierdzenia względem innych jest właściwą postawą, pozwalającą rozwinąć swoją praktykę do pełni. O tym mówi trzecie pouczenie Chaitani w Shikshashtace, która mówi, żeby albo nieustannie praktykować powtarzanie świętego imienia. Należy okazywać szacunek innym, być pokornym niż słoma na ulicy i bardziej tolerancyjnym niż drzewo. Zatem czy stwierdza określanie kogoś terminem Sahajiya jest dobre i wskazane i pomagające? Zostawiam to pytanie bez odpowiedzi. Więcej informacji na temat wisznuizmu Sahajiya znajdziesz w książce Ciało mistyczne i fizyczne w tradycji wisznuizmu Sahajiya z Roberta Czyżykowskiego. Ta książka, chyba nakład się wyczerpał w tej chwili, ale gdzieś tam w internecie może można znaleźć jakąś wersję. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem wisznuizmu Sahajiya i synkretyzmu z buddyzmem. Tutaj zwłaszcza drugi rozdział jest bardzo techniczny, ale książka jest samym sobie ciekawa i poszerzająca wiedzę na temat wisznuizmu Sahajiya i czym to w rzeczywistości jest. Dobrze, przejdźmy do mitu siódmego. Raganuga Bhakti polega na podążam sercem, nie muszę przestrzegać żadnych zasad i rytuałów. No dobrze, przyjrzyjmy się temu stwierdzeniu w świetle siastr. Raga Vartma Chandrika, druga część, siódmy werset, Vishwanatha Chakravarti Thakur mówi w ten sposób. Teraz zostanie opisane, jak Raganugia Bhakta, czyli praktyk Raganuga Bhakti, stopniowo przechodzi przez etapy Anatta Nivritti, Nishta, Ruchi i Ashakti, aż do etapu Premy i bezpośrednie osiągnięcie ukanego bóstwa. Zatem tyle na temat praktyki Raganuga Bhakti, Vishwanatha Chakravarti Thakur. A nasz tutaj autor stwierdzenia mówi, że Raganuga Bhakti polega na podążam sercem, nie muszę przestrzegać żadnych zasad i rytuałów. Jeśli chodzi o praktyki na etapie Anatta Nivritti, Nishta i tak dalej, są opisane, co należy robić, jak należy praktykować, jaką postawę należy mieć. Nic tutaj nie ma na temat nie muszę przestrzegać żadnych zasad i rytuałów. Może autor nie zapoznał się z tekstem Vishwanathy Chakravartiego. Dobrze, mit ósmy. Raganuga to spontaniczne przyciąganie. To jest wtedy, kiedy nie możesz spać, bo chcesz widzieć bóstwo Kryszny, zalewasz się łzami, dostajesz inne symptomy ekstazy.
Dobrze. Ceobaktiera samitasindu. Bhava pochodząca z sadhany jest dwóch rodzajów. Wynikająca z Vaidhi sadhany i wynikająca z Raganuga sadhany. Zatem bhava, czyli stan ekstatycznej, takiej ekstatycznego przyciągania, czyli ten stan, który tutaj jest wspomniany, że nie możesz spać, widzieć, bo chcesz widzieć bóstwo i zalewasz się łzami, dostosowujesz inne i dostajesz inne symptomy ekstazy, jest to opisem bhawy. Natomiast Rupa Goswami mówi, że to są dwa rodzaje bhawy, pochodząca z sadhany, wynikająca z sadhany Vaidhi i wynikająca z sadhany Raganuga. Zatem ktoś, kto nie śpi, bo chce widzieć bóstwo Kryszny, jest na poziomie bhawy, ale to w jakim nastroju wielbi i które bóstwo i jaka jest jego motywacja wynika z rodzaju sadhany, czy to jest Vaidhi czy Raganuga. Natomiast samo w sobie nie oznacza, że on jest na poziomie, jest praktykującym na Raganuga Bhakti, ponieważ bhava jest dwóch rodzajów. Zatem podane tutaj stwierdzenie nie jest definicją Raganuga Bhakti. Jest błędnym tłumaczeniem Raganuga Bhakti. Gdyby to było bhava, że bhava to spontaniczne przyciąganie, to wtedy tak, ja się zgodzę z tym stwierdzeniem. Natomiast to stwierdzenie, ta opinia nie jest definicją Raganuga Bhakti. Jest być może definicją bhavy. Ponieważ, jak już wcześniej wspomniałem, cytując Rupę Goswamiego, są dwa rodzaje sadhana bhakti, jest Vaidhi i Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti i Raganuga Bhakti są dwie sadhany, w związku są dwie ścieżki praktyki. Dobrze, przejdźmy dalej. Mit 9. Ścieżka Bhakti to jedna ścieżka, a Vaidhi i Raganuga to są poziomy na niej. Myślę, że uważny słuchacz już zna odpowiedź na to pytanie, ale prześledźmy to jeszcze raz. Co na ten temat Bhakti Rasamrita Sindhu i Rupa Goswami? Istnieją trzy rodzaje Bhakti: sadhana, bhava i prema. Więc mamy trzy rodzaje. Nasz autor stwierdza, że jest jeden rodzaj, jedna ścieżka. Ale tutaj Rupa Goswami mówi, że są trzy: sadhana, bhava i prema. Dobrze, są dwa rodzaje. Mamy sadhana, bhava i prema. Dobrze, teraz co dalej? Mamy dwa rodzaje sadhana bhakti: Vaidhi i Raganuga. Tak samo Rupa Goswami. Czym jest sadhana bhakti? Sadhana bhakti to jest działanie zmysłów, które wytwarza stan bhawy. Nazywa się sadhana bhakti. Osiągnięty stan bhava bhakti sadhyata jest wierszą z hahi bhavą, która nie jest stworzona, ale po prostu manifestuje się w duszy dzięki duchowej energii Pana. Czyli wracając do wcześniejszego stwierdzenia, że ścieżka bhakti, są trzy rodzaje bhakti, sadhana, bhava i prema. Są dwie rodzaje sadhana bhakti, Vaidhi i Raganuga, i sadhana bhakti to jest to działanie zmysłów, które wytwarza stan bhawy. Czyli przechodzimy z sadhany do bhawy. Mamy trzy rodzaje bhakti, przechodzimy z sadhany do bhawy, ale mamy dwa rodzaje bhawy, ponieważ mamy dwa rodzaje sadhana bhakti. I ten werset właśnie o tym mówi. I teraz ten stan ostateczny, sthahi bhava, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, to jest w ogóle wymaga jakiegoś kolejnego filmu, może następnym razem. Że sthahi bhava nie jest stworzona, ale manifestuje się w duszy dzięki duchowej energii Pana. Często pojawia się taki komentarz, że czyste bhakti, czy tożsamość duchowa wstępuje do serca. I ten werset, jak również inny, twierdza, że ta sthahi bhava jest wieczna i ona po prostu pojawia się w duszy, w sercu, praktykująca dzięki duchowej energii Pana, kiedy to serce oczyszcza się. Tutaj mamy właśnie tę drugą część wersetu. Nitya Siddhasya Bhavasya. Czyli Nitya Siddhasya, wiecznie doskonała. Bhava, stan sahi bhawy, pojawia się w Hridi. Hridi jest serce. Sadhyata, czyli praktykującego. Czyli w wyniku działania zmysłu, w wyniku praktyki sadhana bhakti, wiecznie doskonała bhava pojawia się w sercu praktykującego. I to jest bardzo ważne stwierdzenie, zapamiętaj to. Dobrze, przejdźmy dalej. Jaka jest definicja Vaidhi Bhakti? Tam, gdzie działania Bhakti powstają nie z osiągnięcia raga, ale z nauk pism świętych, nazywa się to Vaidhi Bhakti. To już o tym mówiłem wcześniej, że Vaidhi Bhakti jest oparte na naukach pism świętych, a nie z chęci posiadania tego Bhakti, które posiadają mieszkańcy Wrindawany.
Jaki jest cel Vaidhi Bhakti? Osoba, która służy na ścieżce Vaidhi Bhakti z pragnieniem związku małżeńskiego z panem i wysoką pozycją, ale bez pragnienia miłości typu gopi, w pewnym czasie rozstaje królową w dwa race. I to jest cel Vaidhi Bhakti. Jeżeli prześledzimy historię Kryszny i królowe Dwaraki, one mają intymny, miłosny związek z Kryszną, ale on jest oparty troszkę na innych rodzajach emocji i wymian niż te, które posiadają gopi we Wrendawanie. On jest bardziej taki pełny majestatu i bogactwa i przepychu i tych wszystkich formalnych rzeczy, ponieważ to są jego oficjalne żony i małżonki, którymi on oficjalnie spędza czas. Natomiast gopi są ukochanymi nieformalnymi, chociaż to też stwierdzenie jest nie do końca prawdziwe, ale mniej formalnymi. One są takimi bardziej nastoletnim nastroju, kiedy te relacje są bardziej frywolne, można by tak rzec. Przejdźmy dalej do następnej definicji, czym jest Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti jest definiowana jako ta Bhakti, która podąża za przykładem spontanicznej Ragatmika Bhakti, która jest charakterystyczna dla mieszkańców Wradży. Ten werset już omawiałem, także tylko przypomnę, że Raganuga Bhakti jest tym Bhakti, które podąża za Ragatmika Bhakti, czyli tym Bhakti, które posiadają mieszkańcy Wradży. Czyli ktoś, kto chce osiągnąć ten stan miłości do Boga, który posiadają mieszkańcy Wradży, będzie praktykował Raganuga Bhakti, natomiast ten, kto jest zainteresowany tym stanem, który posiadają królowe w Dwarace, będzie praktykował Vaidhi Bhakti, ponieważ te dwie ścieżki prowadzą do tego odpowiedniego, konkretnego celu. I to nie jest tak, że królowe w Dwarace na którymś etapie stwierdzają klik i my będziemy teraz gopi we Wrindavan. Nie wydaje się, nie ma takich opisów, które pokazywałyby takie zjawisko. Zatem, wracając jeszcze do, co jest kwalifikacją do Raganuga Bhakti, Bhakti Rasamrita Sindhu stwierdza, że osoba, która pragnie choć osiągnąć bhawę, czyli stan miłości, podobną do tej, jaką mają mieszkańcy Wradży, osiągnąć bhawę podobną do tej, jaką mają mieszkańcy Wradży, którzy są skupieni wyłącznie na Ragatmika Bhakti, kwalifikuje się do Raganuga Bhakti. Taka jest kwalifikacja wymagana przez osobę, która praktykuje Raganuga Bhakti. Zatem stwierdzenie, że ścieżka Bhakti to jedna ścieżka, a Vaidhi i Raganuga to są poziomy na niej, nie ma poparcia w siastrach, nie ma poparcia w naukach naszych aczariów, jest mitem, który jest powtarzany, wynikający prawdopodobnie z niedoczytania, z niedoinformowania albo z błędnego zrozumienia tematu. Dobrze, przejdźmy do ostatniego, 10. mitu Śrila Prabhupada, nauczyciel Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny. Przyszedł jako jedyny emisariusz świadomości Kryszny na zachód. Pozostali nie mieli wiary w to, że ludzie zachodu mogą przyjąć świadomość Kryszny. To stwierdzenie też jest bardzo ciekawe, dlatego że ono pewnie wynika z bycia pod wpływem pewnej propagandy instytucjonalnej, gdzie tylko my mamy rację. To już o tym mówiłem wcześniej. I z drugiej strony próbujemy pokazać, jacy to jesteśmy wielcy, ponieważ jesteśmy najwięksi, jeśli chodzi o liczebność i rozpoznawalność na Zachodzie. Tak, z pewnością tak jest. Natomiast to wywyższanie jakby jednego mojego, domyślę mojego nauczyciela względem innych nauczycieli jest troszeczkę na granicy dobrego smaku, żeby nie powiedzieć obrazy względem innych wisznuitów. I trzymając się szczerze, trzymając się faktów historycznych, nie jest zgodne z prawdą, ponieważ zobaczmy jeszcze na takie osoby. Pierwszym wielbicielem Vishnuitą Gaudiya, który nauczył na Zachodzie, był Premananda Bharati, który żył w latach 1858-1914 i podróżował po Stanach Zjednoczonych w roku od 1902 do 1907 i później ponownie od 1910 do 1912. Był uczniem Goswamiego z tradycyjnych linii wisznuickich i miał takie silne pragnienie, aby po prostu nauczać na Zachodzie. W wyniku jego podróży i nauk zostały spisane jego wykłady, nauki wydane niedawno w formie książki pod tytułem Sri Krishna, The Lord of Love. I jest ta książka dostępna. Ja posiadam tą książkę. Można sobie ją zamówić przez internet. Także to był pierwszy emisariusz świadomości Kryszny na zachód.
Nie pamiętam, nie doczytałem, nie sprawdziłem do końca, czy posiadał jakiś uczniów, czy oni istnieją do dzisiaj. Prawdopodobnie tak, dlatego że jego spadek jakby nauk istnieje, gdzieś tam jest, został odnaleziony i przetłumaczony, wydany ponownie. Czy osiągnął taki sukces jak Prabhupada? Pewnie, na pewno nie. Natomiast z pewnością był pierwszym emisariuszem świadomości Kryszny i dobrze o tym wiedzieć. Sam przyjazd Prabhupada był też nie był przypadkowy, dlatego że pierwszą osobą w zreformowanym wisznuizmie Gaudiya, która zaczęła mówić dużo o nauczaniu na Zachodzie, był Bhaktisiddhanta Saraswati, czyli nauczyciel Prabhupada, który chciał wyjechać na Zachód, czy chciał wysyłać emisariuszy na Zachód, i pierwszą osobą, która wśród jego uczniów, czyli to jest brat duchowy Prabhupada, wyjechała na Zachód, był Bhakti Hriday Bon, żyjący w latach 1901-1982, który przybył na polecenie swojego guru do Londynu w 1933 roku. Również chciał podróżować po Niemczech, ale to był czas gorący, przedwojenny, więc z różnych powodów to się nie udało. Natomiast on podróżował do Londynu w towarzystwie dwóch innych wielbicieli. Ostatecznie, prowadząc pewne nauczania i wykłady, założyli 24 kwietnia 1934 roku założyli London Gaudiya Mission Society, które znane jest jako Shiva Sudeva Gaudiya Math. I to Gaudiya Math istnieje do dzisiaj w Londynie. Można je odwiedzić. Jakiś czas temu rozmawiałem na temat historii Gaudiya Vishnuizmu z jednym baktą, zapomniałem teraz jego imienia. Podlinkuję tutaj tą rozmowę. Rozmawialiśmy właśnie dokładnie o tej historii i mam nadzieję, że w najbliższym czasie nagram kolejną ciąg dalszy tej rozmowy, ponieważ w przyszłym tygodniu widzę się z nim ponownie, z Mansbro, zapomniałem jego duchowe imię. Będziemy dalej omawiać tą historię. Zatem pierwszym baktą z bratem duchowym Prabhupada był Bhakti Hriday Bon Maharaj. I w ogóle cała historia nauczania Gaudiya Math na Zachodzie jest ciekawa, dlatego że tamci emisariusze byli wysłani kilkukrotnie, później przerwały te jakieś sukcesy, większe sukcesy z tym, które mogłyby się pojawić, zostały przerwane dwoma wydarzeniami. Po pierwsze śmiercią Bhaktisiddhanty i problemami z sukcesją po jego odejściu. I druga rzecz to była druga wojna światowa, która wybuchła. Indie były terytorium brytyjskim, w związku z tym poruszanie się po świecie było ograniczone, później różne inne problemy i dopiero w 65 roku, czyli w sumie 20 lat po wojnie, Prabhupada wyjeżdża na Zachód w momencie rewolucji, czy pojawienia się hipisów. No i ta historia już znamy. Także nie był jedynym pierwszym, który wyjechał i z różnych powodów inni nie chcieli, nie mieli wiary, ponieważ te próby odbywały się wcześniej. Odnośnie Bhakti Hridaya Bon Maharaja jeszcze warto wspomnieć, że posiadał trzech uczniów, takich najważniejszych, rozpoznawanych, czyli Asim Krishnadasa, Lalita Nandebona i Vamandasa, znanego jako Walter Erlitz. Tutaj na tym zdjęciu mamy właśnie w środku Bhakti Hriday Bon Maharaja, po prawej stronie jest Vamanadas, Walter Erlitz, a po lewej jest Sadananda Das. To jest Niemiec, on się nazywał, zapomniałem w tej chwili, to był Niemiec, który interesował się religioznawstwem i wisznuizmem, trafił na Bhakti Hriday Bon Maharaja i przyjął inicjację od Bhaktisiddhanty. On później w czasie wybuchu wojny przebywał w Indiach i był internowany jako niemiecki obywatel w obozie dla internowanych i tam spotkał Vamanadasa, który znowu był Austriakiem i też podróżował po Indiach. Oni się tam spotkali w obozie i zapis tej całej historii jest dostępny w książce, która jest wydana po polsku, Nieznane Indie, Pielgrzymka do Zapomnianego Świata, Walter Erlitz, nakładem wydawnictwa Manendra. Kilka lat temu ta historia, to jest pierwsza książka Vamanadasa, który opisuje swoją podróż do Indii i spotkanie ze Swamim Sadanandą i później powrót do Europy po wojnie. Także tyle na temat emisariuszy świadomości Kryszny na Zachód i 10 mitów o Raganuga Bhakti.
Jeżeli są jakieś, spodem podlinkuję wszystkie potrzebne linki, wspomniane rzeczy, to ta prezentacja, ten wykład nie wyczerpuje z pewnością całego tematu. Tych mitów jest więcej. Jeśli coś w przyszłości zauważę, spotkam, to spróbuję również się do tego odnieść. Jeżeli będą jakieś pytania, komentarze, zapraszam do dyskusji pod filmem. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Mówił do Ciebie Krishna Kirtan, Hariom Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe.